Zaczynamy od tych, których wyobraźnia nie zna granic, czyli od przedszkolaków. Odwiedzamy przedszkole publiczne numer 1. Powiedzcie mi, co to jest kreatywność? Kreatywność to jest dobra zabawa. Dobrze, kto ma jakiś inny pomysł? Co to może być jeszcze? Związane. Wojtek, jakie masz jeszcze pomysły? Wszystkie pomysły są dobre. To nam się podoba najbardziej, nie? Że się nie obrażamy, nie musimy się złościć, ponieważ wszystkie pomysły są dobre. Jedne czasem troszkę gorsze, troszkę lepsze. Dzieci wykonywały zadanie w rytm tego, co drugie dziecko mówiło. Czyli dziecko musiało iść zobaczyć, jak ta wieża wygląda naprawdę, a nie była to prosta wieża w sensie, że tylko klocki do góry, tylko była w określonym kształcie. I musiało później dziecko opowiedzieć, jaki klocek, w którym miejscu ma być, bez użycia rąk. Czyli tylko informacja miała być przekazana werbalnie. Czyli dziecko musiało określić, jaki to klacek, duży czy mały, jakiego koloru i w którym ma być miejscu. Nie wykonując żadnych ruchów, co też jest dla dziecka trudne, ponieważ dziecko jak rozwiązuje coś, to całym sobą, prawda? Nie tylko mówi, ale pokazuje, a tutaj musiało ograniczyć tą swoją wrodzoną ruchliwość, tylko musiało słownie to opowiadać. Na przykład bierzemy jedną rurkę, nie wiem, z jakiegoś papieru i drugą obklejamy taśmą, dawamy kubeczek, wsadzamy do klocków, żeby się otrzymywało. I możemy wbić takie patyczki od lodu. Do kubków. Nie przeżywaj, że tak. Druciki na to, żeby jakby drzewo było takie zielone. Jakby nie było podstawki, to leżałoby na ziemi i rękami trzeba byłoby to podtrzymywać. Dzieciaki głównie tworzą, konstruują, uczą się tej współpracy między sobą. I tak jak widać, czerpią z tego bardzo dużo radości. One bardzo często zaskakują. Ich pomysły są naprawdę niebanalne i zupełnie inne od wszystkich. Tygryski zaskoczyły nas kreatywnością, a my teraz odwiedzimy dzieci z przedszkola numer 6 i sprawdzimy, czy również wykażą się kreatywnym myśleniem. Zapraszam. Kim jest człowiek kreatywny? Co potrafi? On sam potrafi rozwiązywać jakieś sprawy. Sam potrafi rozwiązywać sprawy. No i sam właśnie robi jakieś prace, na przykład na konkurs. Może robić pracę na konkurs? Ta zabawa to był żart. Chciałabym, żeby dzieci się oderwały od myślenia, od rozumowania takiego na zajęciach, żeby się wyluzowały, tak mówiąc. Natomiast później chciałam, żeby powróciły do logicznego myślenia. Miały za zadanie ułożyć grę logiczną, planszową na dywanie. Teraz zajęły się pracami plastycznymi, wykonaniem witrażu dla Mikołaja i wykonaniem papieru pakowego dla skrzatów Mikołaja. Kreatywność u nas rozwija po prostu w dzieciach wyobraźnię, twórczość. Dzieci są chętne, otwarte, same próbują rozwiązywać jakieś problemy, kreują własne pomysły, tworzą właśnie się grupy liderów. Ostatnio byliśmy, także uczestniczyliśmy w Festiwalu Kreatywności, który był organizowany tutaj w Wodzisławiu Śląskim. No i mamy bardzo miłe doświadczenie. Myślenie, powiem szczerze, ma zawsze przyszłość i to było taką dewizą już od moich takich właśnie czasów, gdzie moi nauczyciele właśnie też tak powtarzali, co teraz staje się rzeczywistością, bo dużo właśnie w obecnym świecie, gdzie mamy do czynienia z komputerami, z komórkami, no to te myślenie po prostu gdzieś tam zanika. My uczymy po prostu twórczości, kreatywności, żeby te dzieci były rozwinięte, żeby same wymyślały, żeby same były kreatywne, żeby same były twórcami i mogły tworzyć. I
uważam, że takie zajęcia z kreatywności, które są prowadzone na różnym poziomie edukacji, a w naszym mieście w Wodzisławiu są w przedszkolach, w szkole podstawowej i gimnazjum, to sprawi to, że to będą tacy absolwenci, będą dobrymi studentami i pracownikami, bo każdy by chciał mieć takiego pracownika, który potrafi twórczo podejść do rozwiązywania zadań i do właśnie wykonywania różnych, rozwiązywania różnych problemów. O kreatywności piszą w gazetach, mówią też o niej w telewizji. Elementy kreatywności goszczą niemal na każdych zajęciach, które odbywają się w wodzisławskich placówkach oświatowych. I to nie tylko w przedszkolach, ale także w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Ale te odwiedzimy już następnym razem. Do zobaczenia.